Cześć kochani, dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam takiego koczka i do tego zaplotłam takiego warkoczyka od dołu. Więc jeśli Wam się podoba, to zapraszam na dalszy ciąg filmiku. Ok, zaczniemy od tego, że przełożymy wszystkie włosy do przodu, rozczeszemy je, żeby nic nam się tam nie plątało i zaczniemy zaplatać. Musicie się upewnić, że nic tutaj się nie poplątało. I zaczniemy zaplatać. Bierzemy pierwszą warstwę, czy taką część. Dzielimy na trzy części. I zaplatamy jak warkocza. To jest, przytrzymujemy jak najciaśniej i dobieramy z jednej strony. Bierzemy taką ścieżkę, robimy sobie palcem i łapiemy. To samo z drugiej strony. Będziemy to zaplatać, aż dojdziemy tak nad ucho. Czyli to już będzie ostatni raz z tej strony. I z tej strony. Teraz łapiemy resztę włosów, robimy z tego kucyka. Gładzimy i związujemy kucyka. Więc tyle, już jest to gotowe. Teraz zabierzemy się za robienie koczka. Ok, będę używać tego takiego pączka do robienia kuków. Nie wiem, jak to się tak naprawdę nazywa. Więc przeciągamy. I teraz natapiruję trochę włosy, używając szczotki do tapirowania. Ja mam ją z Avonu. Więc tak rozłożę te włosy. Troszkę je podtapiruję. To objęło właśnie tego koczka. W moim przypadku to jest konieczne, ponieważ ja nie mam za dużo włosów. I teraz biorę partiami i zaczynam owijać je wokół tego koczka. I na dole przypinam takimi drobniutkimi wsuweczkami. Jest takie wrażenie, że ja mam tyle włosów na głowie. Wcale nie mam. I gotowe. Musicie tylko sobie oglądać z każdej strony. Czy jest wszędzie dobrze ukryte wszystko? To tak, oczywiście jeśli macie dużo włosów, to nie macie tak dużego problemu jak ja. Nie? Ja niestety mam dosyć cienkie włosy, dlatego właśnie muszę natapirować najpierw, potem upewnić się, że koczek jest po prostu równomiernie włosy rozłożone naokoło. Więc tak to wygląda.
Myślę, że fajny efekt właśnie z tym warkoczem z tyłu. I mam nadzieję, że Wam się spodobało i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!